Every winter, serious snowstorms. Zawieje i zamiecie śnieżne każdej zimy powodują chaos na drogach całego świata. Jednak śnieg nie jest najgorszym zagrożeniem. Istnieje siła zdolna rzucić na kolana całe miasta. Jej dotyk zamienia wszystko w lód. Rzeczywistość jest jak lodowa rzeźba, a rzeźbiarzem jest gołoleć. Na sam dźwięk słowa gołoleć ludzie bledną ze strachu. Już raz na własnej skórze przekonali się, czego potrafi dokonać Matka Natura, gdy wpadnie w złość. Pokażemy Państwu, co może się wydarzyć, gdy wielkie miasto na wiele dni znieruchomieje w okowach lodu. Zabójcze żywioły. Wielki mróz. Montreal, Kanada. 3,5 miliona mieszkańców tego miasta przywykło już do surowych warunków zimowych. Natura upodobała sobie właśnie to miejsce. Zimą jedna śnieżyca potrafi pokryć wszystko prawie półmetrową warstwą śniegu, a temperatura spada grubo poniżej zera. Jednak jak dotąd nikt nie znalazł sposobu na pewien wyjątkowy rodzaj zagrożenia. Gołoleć. To paraliż dla całego miasta. Życie zamiera. Zaczyna się od obfitych opadów deszczu, który natychmiast zamienia się w lód. Jeżeli taki stan utrzyma się dłużej niż dzień czy dwa, życie w Montrealu stanie się koszmarem. Co więc potrzeba, aby wywołać śmiertelny uścisk gołoledzi? Montreal od Nowego Jorku dzieli zaledwie niecałe 500 kilometrów. Mimo to marznąca mrzawka zdarza się tu średnio aż 10 dni w roku. Przyczyną jest położenie geograficzne. Gdy ciepłe masy powietrza z południa zderzą się z powietrzem z północy, w Montrealu zaczyna się zima. Sytuację pogarsza usytuowanie miasta w dolinie rzeki Świętego Wawrzyńca. Ciepły front unosi się ponad szczytami gór i zamyka pod sobą polarne masy powietrza. Jeśli taki układ pogodowy utrzyma się dostatecznie długo, gołoleć jest więcej niż pewna. Tragiczny w skutkach kataklizm może więc rozpocząć się pewnego styczniowego dnia gdzieś wysoko nad Montrealem. Godzina 17.30. Mieszkańcy miasta spieszą do domów pośród ulewnego deszczu. Wszyscy zastanawiają się, czy to tylko zimowa codzienność, czy też początek katastrofy. Już za chwilę Sophie Bergeron przedstawi najnowszą prognozę pogody. Zapowiada się nie najlepszy początek dnia. Dobrze będzie zmienić plany, odwołać wyjazdy za miasto i zostać w domu. Prawdopodobnie czeka nas gołoleć, która uprzykrzy nam życie na dłużej. Na drogach będzie ślisko. Mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. Co godzinę będę podawać najnowszą prognozę. Tu Sophie Bergeron, City Radio. Prognoza pogody. Muszę koniecznie zajrzeć do domu. Obiecałem rodzinie, że pojadę do naszego domku za miastem już godzinę temu. Za chwilę oddzwonię. Na pierwszy ogień pójdą kierowcy. Enter!
Przygotujcie się do akcji. Auto jest zabezpieczone, kierowca przytomny. Coś jeszcze? Teraz już sobie poradzimy. Właśnie miałem spędzić weekend z rodziną za miastem. Może tam będzie lepsza pogoda. Proszę nie ruszać głową. Upłynęło niewiele czasu, a już są pierwsze ofiary. Na drogach zaczyna się ślizgawica. Gdyby było cieplej, mielibyśmy deszcz. A gdyby było chłodniej, spadłby śnieg. Gołoleć to sprawa pogody postawionej na głowie. To wynik nadzwyczaj rzadkiej kombinacji warunków atmosferycznych. Normalnie powietrze jest najcieplejsze nad powierzchnią Ziemi i ochładza się wraz z wysokością. Tutaj, w Dolinie Rzeki Świętego Wawrzyńca, zdarza się jednak, że ciepłe powietrze zalega nad powietrzem zimnym. Wilgoć z górnych ciepłych warstw skrapla się i spadając przechodzi przez zimną warstwę poniżej. Tutaj krople wody ulegają wychłodzeniu. W rezultacie na Ziemię spada płynny lód, zamykając wszystko w lodowej skorupie. Tak właśnie wygląda super gołoleć. Płynny lód powstaje tylko w ściśle określonych warunkach. Pierwsze warstwy osadzają się na drzewach. Widok jak z bajki. W rzeczywistości to zapowiedź katastrofy. Już myślałam, że nie przyjedziesz. Musiałem zabrać wszystko, co przygotowała mama. Jak zwykle to moja wina. Uwaga, to ciężkie. Przezorni zaczynają gromadzić zapasy. Dzisiaj cały dzień padało. W mieście też lało. Kanadyjczycy nigdy nie zapomną gołoledzi z roku 1998. Pod względem liczby ofiar i strat materialnych była to najgorsza w historii kraju klęska żywiołowa. Dotknęła prawie 5,5 miliona mieszkańców Montrealu. W ciągu 5 dni z nieba przez 80 godzin lał się płynny lód. Utworzył warstwo grubości 10 cm. Lód zaległ na obszarze większym niż Floryda. 100 tysięcy ludzi znalazło opiekę w schroniskach. 16 tysięcy żołnierzy wzięło udział w akcji ratunkowej. Przez 5 dni pod rząd kolejne warstwy lodu obciążały drzewa, domy i linie przesyłowe. Wszystko ugięło się pod ciężarem lodu. Lód powalił miliony drzew. 4 miliony ludzi pozbawionych było prądu. 28 osób zmarło. Jeszcze kilka dni dłużej i miasto przestałoby istnieć. Rośnie obawa, że sytuacja może się powtórzyć. W północnym Quebecu spadło ponad 40 centymetrów śniegu. W Montrealu marznący deszcz przypomina sytuację sprzed lat. Obecna gołoleć to większa siostra tej z 98 roku. Miejmy nadzieję, że nie zostanie tutaj na dłużej. Tu Sophie Bergeron, słuchacie City Radio 700. Mówię tylko to, co sama widzę. Nie chcę wzbudzać paniki, ale nie można traktować ludzi, jakby nie widzieli, co się dzieje za oknem. Z pozoru płynny lód nie różni się od deszczu. W rzeczywistości jest inaczej.
Z początku wysoko nad miastem zaczyna padać śnieg. W niższych warstwach atmosfery ogrzewa się i topi. Formują się krople wody, które następnie przelatują przez warstwę zimnego powietrza, lecz nie zdążą ponownie zamarznąć. Woda znajduje się w stanie przechłodzenia. Ma ujemną temperaturę, lecz pozostaje w stanie płynnym. To bomba z opóźnionym zapłonem. Zamienia się w lód po zetknięciu z dowolną powierzchnią. Zamarza na jezdniach, drzewach i liniach przesyłowych. Przechłodzona woda zestala się na konarach drzew, na słupach telefonicznych, na drutach. Zastyga w lodową skorupę. Pojedyncza zamarznięta kropla uruchamia lawinowy proces. Miliony kropel tworzą coraz grubsze warstwy. W ten sposób w 1998 roku mieliśmy warstwę lodu grubości 15 cm. Dzień trzeci. Wszystko pokryło się warstwą lodu o grubości prawie 3 cm. Mroźny deszcz nie przestaje padać. Lód bierze już w objęcia zabudowanie. Na razie życie toczy się prawie normalnie, ale poruszanie się po ulicach to nie lada sztuka. Północno-wschodni wiatr utrzymuje temperaturę w okolicy plus 4 stopni Celsjusza. Lód na jezdniach nie topi się. Gałęzie łamią się pod ciężarem lodu. W pierwszym rzędzie gołoleć zaczyna doskwierać ludziom starszym i niepełnosprawnym. Pani Wilson! Nie trzeba wychodzić na dwór. Zaraz będę w domu. To już niedaleko. To ja, Sophie, sąsiadka. Pani dom jest tutaj. Strasznie zmarzłem. Zaraz pani pomogę. Chodźmy do środka. Płynny lód atakuje podstępnie. Na skórze czujemy, jakby ukłucia szpilki. Na ubraniach zamienia się w skorupę. Jeszcze kilka kroków. Po trzech dniach gołoleć zawładnęła miastem. Zimno mi. Już niedługo natura upomni się o kolejne ofiary. Chyba najgorsze jest za nami. Oby tak było. Dla mieszkańców Montrealu najgorsze jeszcze nadejdzie. Życie miasta zwolna zamiera. Wszędzie widać porzucone auta, puste pociągi i ciężarówki. Ludzie poruszają się pieszo. Sklepy i punkty usługowe są zamknięte z braku personelu. Coraz częściej braknie prądu. Pustoszeją ulice. Ludzie zamykają się w domach z bolesnym przeczuciem, że zabraknie wszystkiego, co niezbędne do życia. W pierwszym rzędzie należy uświadomić ludziom, co jest niezbędne do przetrwania. To ja. Trzeba wreszcie powiedzieć to publicznie. Ludzie zaczynają się niepokoić. Trzeba zadbać o zapas leków co najmniej na kilka dni. Po ulicach nie sposób przejechać, coraz częściej braknie prądu. W przypadku przerwania dostaw gazu, czy macie środki do ogrzania się, bądź czy wiecie, dokąd się udać, aby nie zamarznąć we własnym domu? Nie możemy po raz wtóry dopuścić do tragedii. Trzeba powiedzieć otwarcie i weźmiemy to na siebie. Czy macie wystarczający zapas wody? Woda jest nie mniej ważna niż żywność. Weźmiemy to na siebie. Lepiej przezornie przygotować się na najgorsze, niż dać się zaskoczyć.
Dobry wieczór. Niestety lód osadza się grubą warstwą w całym mieście. Trudno prognozować rozwój wypadków, gdy mamy do czynienia z tak ogromnym kataklizmem. Pracując w mediach, trudno o wolny dzień. Można powiedzieć, że na odwrót. Mamy jeszcze więcej pracy. Most Champlain jest zamknięty. Wiele dróg jest zablokowanych. Bez szczególnej potrzeby lepiej nie wychodzić z domu. Następna prognoza za godzinę. Z jednej strony walczymy z naturą, jak zwykli obywatele. Z drugiej zaś mamy misję do spełnienia. Ktoś przecież musi informować społeczeństwo. Infrastruktura miasta znalazła się w lodowatych kleszczach. Dlatego większą szansę na przetrwanie mają ci, którzy potrafią się bez niej obyć. Lód jest coraz grubszy. Trzeba będzie strząsnąć lód z przygiętych gałęzi. W sytuacji zagrożenia można przetrwać, jeśli uniezależnimy się od zdobyczy cywilizacji. Można topić śnieg, zapalić świece i zgromadzić opał na ogień i do gotowania. Ci, którzy polegają na technice, przeżyją trudne chwile. Dzień trzeci wieczór. Na Montreal spadła ponad połowa rocznej normy marznącego deszczu. Mroźne powietrze z północy przynosi dalszy spadek temperatury. Lokalne stacje transformatorowe są przeciążone ogromnym poborem energii. Ludzie ogrzewają mieszkania, czym tylko się da. Na zewnątrz wszystko dusi się pod lodem. Pogotowie energetyczne nie nadąża z usuwaniem awarii. Zwolna całe osiedla pogrążają się w ciemnościach. Ale gołoleć jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Przeciwnie, sytuacja się pogarsza. Pozbawieni prądu ludzie rzucają się na wszystko. Węgiel, benzyna, jednorazowe grille. Wykupują wszystko w okamgnieniu. Paradoksalnie, improwizowane ogniska przyniosą więcej szkód niż pożytku. Drewno opałowe jest na wagę złota. Ze sklepów znika wszystko. Ludzie gorączkowo robią zapasy. Mimo że gołoleć nawiedza Montreal średnio 18 razy każdej zimy, wszyscy żyją oczekiwaniem na ostateczny atak, który pokona wszystkich. Koszmar powoli staje się rzeczywistością. Do akcji włącza się ostatni czynnik. Sprawa wydaje się być przesądzona. Mam prognozę z Ministerstwa Środowiska. Ośrodek wyżowy znad Atlantyku ustabilizował się, co oznacza, że u nas nic się nie zmieni. Czeka nas jeszcze więcej lodu. To najgorsze, czego można się było spodziewać. Układ baryczny został dosłownie zaryglowany nad miastem przez potężny wyż znad Atlantyku. Zatrzymał naturalny w tej części kontynentu ruch mas powietrza z zachodu na wschód. Od ciepłe warstwy znad Zatoki Meksykańskiej napływa powietrze polarne. Ciepły układ wyżowy generuje mniejsze układy pogodowe, z których każdy jest w stanie wywołać zjawisko gołoledzi. Wilgoci dostarcza im powietrze z południa. Zanosi się na to, że Montreal zginie pod lodem. Zalegające wyże utrwalą dotychczasową pogodę na dłuższy czas.
W normalnych warunkach masy powietrza są w ciągłym ruchu. Zdarza się jednak, że zostaną zablokowane. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są zazwyczaj bardzo groźne. W roku 1998 huragan o kategorii 5 zatrzymał się nad Ameryką Centralną, pustosząc Honduras i Nikaraguę. Ulewy wywołane przez huragan Mitch spowodowały lawiny błota i powodzie, w których zginęło 18 tysięcy osób. W 2005 roku w Wielkiej Brytanii podobny układ pogodowy nieomal nie zatopił wioski Baskerville. 3-metrowa fala powodziowa pędząca z prędkością ponad 50 km na godzinę runęła na wioskę. W większości przypadków kataklizmy te spowodował właśnie zalegający układ wyżowy. Z obszaru podwyższonego ciśnienia bezustannie napływa ciepłe powietrze, co powoduje opady śniegu, a w tej konkretnej sytuacji zamiast śniegu mamy go goleć. W Montrealu i okolicach pogoda pobiła wszelkie rekordy. To City Radio 700. Niestety nie zanosi się na zmianę pogody. W ciągu najbliższej doby spadnie prawdopodobnie kolejne 25 mm marznącego deszczu. Dopiero potem możliwa jest zmiana pogody. Ale równie dobrze możemy spodziewać się rekordowo złej aury. Taka sytuacja się utrzyma, ponieważ z nad Zatoki Meksykańskiej nadciągają kolejne fale ciepłego powietrza. Ciągły deszcz osadza kolejne warstwy lodu. Pod koniec czwartego dnia pod ciężarem lodu przewracają się słupy sieci elektrycznej. Milion osób mieszka już w ciemnościach. Dzień piąty. W mieście zapanowało ożywienie. W szpitalach i budynkach publicznych gromadzą się ludzie oczekujący pomocy. Notuje się wzrost wypadków złamań i potłuczeń. Bezdomni zgłaszają się po pomoc. Tylko tutaj można szukać schronienia. Proszę mi pomóc. Szpitale i punkty medyczne wkrótce wypełnią się ludźmi, których nie będzie można odesłać do domu, skoro brak tam światła, wody i ogrzewania. Ludzie w domach nasłuchują komunikatów, ale media również przeżywają trudne chwile. Połamane gałęzie zrywają na powietrzne linie telefoniczne. Nie można wejść do internetu. Wyczerpują się baterie w telefonach komórkowych. Stacje radiowe przechodzą na zasilanie awaryjne. Prosimy o pozostanie w domach i oczekiwanie na służby ratunkowe. Dzwonimy na 911 wyłącznie w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Pozbawionych ogrzewania domach, chłód staje się nie do wytrzymania. Gołoleć zaczyna zagrażać życiu ludzi. Organizm ludzki funkcjonuje prawidłowo w temperaturze około 37 stopni. Produkcja enzymów przebiega normalnie. Serce i mózg pracują normalnie. Obniżenie temperatury ciała zakłóca wewnętrzną równowagę. Pani Wilson? Mózg zaczyna gorzej przetwarzać informacje. Sztywnieją mięśnie. Następuje spowolnienie procesów umysłowych. Ciałem wstrząsają dreszcze. W ten sposób organizm stara się wytworzyć niezbędne do życia ciepło. Gdy organizm nadmiernie się wychłodzi, ciało poddaje się. Człowiek nie do końca zdaje sobie sprawę ze swojego położenia. Dlatego też nie jest w stanie odpowiednio zareagować. Ludzie wpadają w odrętwienie albo zapadają w śpiączkę. Pani Wilson. O mój Boże, jest pani cała zimna. Zaraz sprowadzę pomoc.
Organizm reaguje na zimno w inteligentny sposób. Wpierw ustaje krążenie w kończynach, zaczynając od dłoni i stóp, poprzez ramiona i nogi. Krew odżywia tylko najważniejsze narządy, serce, płuca i nerki. W ten sposób organizm broni się przed hipotermią. Dalsze ochładzenie zaczyna wpływać na pracę mózgu, który wbrew rozsądkowi wydaje polecenie przywrócenia krążenia w kończynach. Czujemy przepływ ciepła w stopach, ale za to ogarnia nas przemożne uczucie zmęczenia. Powoli zapadamy w sen wiodący ku śmierci. Śmierć z wychłodzenia w taką pogodę to dość częsty przypadek. Jednak z chwilą, gdy większość ludzi pozostaje w domu, inny czynnik stanowi poważne zagrożenie. W roku 98 więcej osób zginęło od zaczadzenia we własnych domach niż z wychłodzenia. Gdzie go znaleźliście? W domu. Grzał się przy grillu na środku pokoju. Niezły pomysł. Pewnie zatruł się tlenkiem węgla. Jak się pan czuje? Wy też pewnie podtruliście się razem z nim. Tylko trochę boli mnie głowa. To najlepszy dowód. Siadajcie. Wczesne oznaki zatrucia tlenkiem węgla to uczucie oszołomienia, zawroty głowy i nudności. Zdrowy człowiek po kilku wdechach powietrza z tlenkiem węgla zaczyna czuć się bardzo źle. Odczuwa mdłość i ma zawroty głowy. Można zapaść w śpiączkę. Zdarzają się omdlenia, a nawet konwulsje. Ma przyspieszony puls i kołatanie serca. Puls 160 na minutę. Jak się pan czuje? Lepiej. Tylko tak mówi. Nie można go przewieźć do szpitala Royal Vic? Tam panuje stan oblężenia. Tutaj nie jest lepiej. W takim razie trzeba mu podać tlen. Serce pracuje nieprawidłowo z powodu braku tlenu. Może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego albo nerek. Właściwie każdy organ wewnętrzny może ulec uszkodzeniu. Obok mrozu i czadu, największym zabójcą jest ogień. Zazwyczaj zbiera ponure żniwo, gdyż zmarznięci ludzie chcą się ogrzać za wszelką cenę. Węże strażackie zamarzają przy próbie użycia. Po 5 dniach oblężenia warstwa lodu sięga 10 centymetrów. Jest grubsza od płyty chodnikowej i nie mniej wytrzymała. Thicker than a sidewalk slab and just as strong. Lód, który powstaje podczas takiej gołoledzi, jest szczególnie twardy. Główną przyczyną jest to, że wcale nie zawiera powietrza. Zwykły lód zawiera bąbelki powietrza i jest zanieczyszczony, ponieważ zamarza powoli. Powietrze i zanieczyszczenia zwiększają kruchość normalnego lodu. Lecz płynny lód powstaje w zimnym i czystym powietrzu. Woda, z której powstaje, jest przemrożona i natychmiast zamienia się w lód. Z czystej wody powstaje najtwardsza i najbardziej wytrzymała odmiana lodu znana w przyrodzie. Jest jak klej, przyczepia się do wszystkiego. Każda budowla mało odporna na przeciążenie znajdzie się w opałach. Taka forma lodu jest również najcięższa. Kwadrat oboku 15 cm waży tyle co cegła. Łatwo sobie wyobrazić, czego może dokonać milion takich cegieł. Warstwy lodu to ogromne obciążenie dla każdej konstrukcji. To wprost nie do wiary. Gdy warstwa lodu przekroczy 10 cm, staje się poważnym obciążeniem dla każdej konstrukcji. Słupy wysokiego napięcia nie są tutaj wyjątkiem, a przecież od nich zależy życie miasta i jego mieszkańców.
Montreal położony jest na wyspie połączonej z lądem mostami i tunelami. Energia elektryczna dostarczana jest liniami napowietrznymi. Prawie 100% energii dostarczają dwie elektrownie wodne w James Bay i Labradorze. Rzecz w tym, że prąd wytwarzany na północy jest następnie przesyłany na południe. Same linie przesyłowe, których łączna długość wystarcza, by opasać Ziemię, to koszt rzędu 15 miliardów dolarów. W sumie 8 napowietrznych linii wysokiego napięcia dostarcza miastu 20 gigawatów energii. Na wpół zamarznięty Montreal zależy całkowicie od wytrzymałości tych pokrytych lodem kabli. Świt, dzień szósty. Do głównej rozdzielni docierają niepokojące wieści. Pogoda się nie zmienia. Zaczynają się sprawdzać czarne scenariusze. Wiele słupów wysokiego napięcia runęło już pod ciężarem lodu. 3 z 8 linii przesyłowych zostały wyłączone. Jeszcze nie wiadomo, czy uda się je naprawić. Mam złe przeczucia. Nie wychodź na dwór, ale niestety trzeba wyjść, żeby przekonać się, jak jest naprawdę. Wystarczy jeden zerwany kabel i cała linia jest wyłączona. Sprawdzenie setek kilometrów kabli to poszukiwanie igły w stogu siana. Najlepiej jest wykorzystać helikopter, lecz w tych warunkach to spore ryzyko. Taką pogodę może dojść do oblodzenia. Miejmy nadzieję, że na razie nie będzie padać. To, co widać, to koszmar. Słupy złożyły się jak domino. To katastrofa. Jedna zerwana linia powoduje, że kolejne słupy przewracają się jeden za drugim. Naprawa kabli takiej długości nie będzie ani łatwa, ani, co ważniejsze, dostatecznie szybka. To nie nadaje się do naprawy. To wszystko trzeba zbudować od podstaw. Inspekcja jest na półmetku, ale zaczyna znowu padać. Mamy awaryjne lądowanie. Nie możemy lecieć w deszczu. Znów zaczęło padać. Boimy się oblodzenia. Powtarzam, zaczynamy awaryjne lądowanie. Helikopter musi w porę wylądować. Dobra robota. To całkiem zrozumiałe, że helikoptery nie mogą latać w taką pogodę. Gdy pilot zauważy pierwsze oznaki oblodzenia, ma najwyżej minutę na znalezienie lądowiska. Inaczej na kadłubie zbierze się zbyt dużo lodu i helikopter straci sterowność. Oba lotniska w Montrealu działały przez kilka pierwszych dni. W końcu służby utrzymania lotniska poddały się. Nie sposób było usunąć lód z pasów startowych. Samoloty pasażerskie latają zwykle powyżej obszarów marznącego deszczu i są wyposażone w specjalne systemy zabezpieczeń, ale trudno jest wylądować na ślizgawce. Jeśli w rejonie lotniska marznąca mrzewka utrzymuje się zbyt długo, samoloty lądują na oblodzonych pasach. Ale jak zatrzymać Boeinga 747 na ślizgawce? Wokół miasta zaciska się lodowy pierścień. Cały kadłub pokryty jest lodem. Łopaty też. Nie ma co marzyć o dalszym locie. Czy jest szansa, że nas stąd zabierzecie? Przyślijcie pizzę i piwo. Rozumiem, przyjdzie nam poczekać.
I tak wiadomo, że działają tylko dwie linie przesyłowe z północnego zachodu. Reszta jest milczeniem. Tak. Dzięki. Obszar gołoledzi obejmuje obecnie 180 tysięcy kilometrów kwadratowych. Słupy łamią się jak zapałki. W końcu 6 z 8 linii zasilających Montreal zostaje wyłączonych. Jedyna linia z północy lada chwila grozi zerwaniem pod ciężarem lodu. Linia wschodnia jest w podobnym stanie. Każdy kabel jest 10-krotnie przeciążony. To tak jakby co 3 metry. Wisiał na niej dorosły człowiek. The extra weight is equivalent to a person hanging on every 10 feet. Zasilanie Montrealu staje się poważnym problemem. To są obecnie jedyne źródła zasilania miasta. I gdy ulegną awarii, wszystko stanie na dobre. Nic już nie będzie działać. Centrum miasta pogrąża się w mroku. Ludzie nie tracą nadziei. Ukryli się w domach. Podróż przez opustoszałe miasto to dość dziwne doznanie. Miasto jest jak oblężona twierdza. Zabrakło elektryczności dla prywatnych użytkowników. Podczas takiej gołoledzi system zasilania w energię może zawieść. W pierwszym rzędzie trzeba zabezpieczyć służby ratownicze. Przede wszystkim prądu nie może zabraknąć w szpitalach i placówkach medycznych. Natomiast samo dotarcie do szpitala może okazać się mocno utrudnione. Czy wyjdzie z tego? Ma zwolniony puls i jest wyziębiona. Jeśli zdążymy do szpitala, mamy szansę. Jadę z nią, jestem jedyną jej bliską osobą. Dziękuję. Wieczór, dzień 7. W mieście ogłoszono stan wyjątkowy. Oblodzenie zaczyna dawać się we znaki również poza miastem. To 15-metrowe drzewo dźwiga na sobie ni mniej, ni więcej tylko 40 ton lodu. Dla wielu drzew to zbyt wiele. To nie do wytrzymania. W porządku, tata wie, że tu jesteśmy. Ale gdzie on jest? Miał wrócić za godzinę. Przedsiębiorstwa energetyczne bezradnie rozkładają ręce. Miasto zamarza. Policja i karetki przywożą poszkodowanych. Reszta musi liczyć na własne siły. Wszystko, na czym w sensie technicznym opiera się życie współczesnego społeczeństwa, runęło. Załamanie infrastruktury odciska się piętnem na poziomie społecznym. Ewakuacja ludzi z domów nie jest rzeczą przyjemną, ale dla wielu to jedyna szansa. Na szczęście ma dobrą sąsiadkę. Nieprawda. Powinna była pomyśleć o niej wcześniej. Niebezpieczeństwo minęło. Ogrzejemy organizm ciepłą kroplówką. Zmarznięty organizm należy powoli ogrzewać, zaczynając od narządów wewnętrznych. Następnie stopniowo rozgrzewamy kończyny górne i dolne. Tej kolejności należy przestrzegać, inaczej gdy wpierw ogrzejemy przemarznięte dłonie czy stopy, toksyny, które się tam zebrały, ruszą wprost do serca i ważnych organów wewnętrznych. To może doprowadzić do śmierci.
Dzwoni tata. Gdzie ty się podziewasz? Jeszcze w pracy. Trochę się zgubiliśmy, ale już nas znaleźli. Czyli prąd jest. Telefony działają. Niestety, wszystko wysiadło. Hello? Michel? Gilles? Rozmowa urwała się. Sieć padła. Sieć telefoniczna przestała działać. Nawet dla służb ratowniczych. Gołoleć zaczyna zbierać krwawe żniwo. 30 osób zginęło w płomieniach, a 9 od spadających brył lodu. Setki ludzi zgłasza się z oparzeniami, złamaniami i zaburzeniami orientacji. W zatłoczonych salach łatwą grypę. Kończą się też zapasy leków. Zostały tylko 4 zestawy dożylne. To nie wystarczy. Musi. Więcej nie będzie. Zapasy się skończyły. Nieprzejezdne drogi uniemożliwiają dowóz zaopatrzenia. Ciężarówki nie mogą wjechać do miasta. Również niemożliwa jest ewakuacja chorych do innych miast. Do akcji włączono 20 tysięcy żołnierzy. Wojsko dysponuje ciężkim sprzętem. Przez całą dobę bez przerwy dowożą paliwo do generatorów prądu w szpitalach i oczyszczają drogi. Lecz nawet taki wysiłek nie przywróci miasta do życia. Obecność żołnierzy dodaje ludziom otuchy, lecz jeśli pogoda się nie zmieni, śmierć zastuka do bram miasta. Po południu 7 dnia. Nareszcie pogoda w Montrealu zaczyna się zmieniać. Temperatura spada, płynny lód zamienia się w śnieg. Patrzcie, pada śnieg. Dla mieszkańców Montrealu lód to koszmar, a ze śniegiem dadzą sobie radę. Gołoleć skręciła kark. But their relief will be short-lived. Śnieg oznacza koniec gołoledzi, ale ulga okazała się przedwczesna. Dzięki Bogu, że to już koniec. Koniec marznącej mrzewki nie oznacza, że kłopoty się skończyły. Rozbudowany układ pogodowy, który tak skutecznie unieruchomił zimne powietrze nad miastem, przemieszcza się nad Atlantyk. Jednakże na jego miejsce nasuwa się nowy układ. Tym razem miastu grozi śnieżyca i silny wiatr. W 1998 roku było inaczej. Teraz obciążone lodem konstrukcje czeka ciężka próba. Zdaje się, że pospieszyłam się z oceną. Słuchajcie, lepiej jeszcze pozostać w domu. Pada ciężki, mokry śnieg. Równocześnie wiatr przybiera na sile. Potężne słupy wysokiego napięcia wytrzymały ciężar lodu. Teraz przejdą najcięższą próbę. Dajcie mi wieżę. Z północy meldują, że jedna linia nadal stoi. Jak to wygląda u was? Alfa runęła jak podcięta, ale linia beta jest do uratowania. Są tylko 2 sposoby oswobodzenia kabli z lodu. Oba są zbyt ryzykowne, aby zacząć już dzisiaj. 2 razy omal nie straciłem życia. W mojej ocenie jutro będzie za późno.
Siostro? Annie! Co się dzieje? Musimy ją ogrzać. Jedynie cud może uratować ostatni szereg słupów. Pracownicy elektrowni biorą sprawy w swoje ręce. Ekipa śmiałków z pomocą helikoptera podejmie ryzykowną, lecz jedyną możliwą próbę usunięcia lodu. Będą usuwać lód ręcznie. Utrzymanie helikoptera nad 70-metrowym słupem to ryzyko graniczące z szaleństwem. Jeden fałszywy ruch i słupy runą, jeden po drugim. Ta śmiała akcja potrwa kilka godzin. Zostało już tylko kilka kilometrów do oczyszczenia. Jeśli wygrają walkę z czasem, ocalą Montreal. O wschodzie słońce miasto odetchnęło z ulgą. Dostawy prądu umożliwią powrót do normalności. W pierwszej kolejności trzeba włączyć prąd tam, gdzie jest on niezbędny. Jak się czuje? Na szczęście ma serce jak dzwon. Jean, tato. Dzięki Bogu. Aby przetrwać gołoleć, trzeba dużo sprytu i odporności. Ale najważniejsza jest solidarność. Wytworzyły się wspaniałe sąsiedzkie więzi. W cudowny sposób ludzie zbliżyli się do siebie. Pozyskali oddanych sąsiadów. Upłynie wiele miesięcy, zanim miasto powróci do normalności. Przyroda potrzebuje lat, żeby odbudować swoje zasoby. Miną więc pokolenia, zanim ludzie zapomną o tragedii. To, co Państwo widzieli, nie musi się wydarzyć jutro, ale z pewnością wydarzy się w niedalekiej przyszłości. Wraz z ociepleniem się klimatu czeka nas katastrofalna gołoleć. Wersja polska na zlecenie Vitulus Aureus, Sun Studio Polska. Tekst Zbigniew Kasprzyca. Czytał Daniel Załuski.